z numerem 1 Piotr Baron, Sparta, Aspro Wrocław. Numer 2 Jarosław Szymkowiak, Morawski Zielona Góra. Z numerem 3 Jarosław Olszewski, Gdańskie, Wybrzeże Rafineria. Z numerem 4 Jacek Krzyżaniak, Sroniskiego Apatora, stanął przy swoich kolegach, przy Mirosławie Kowaliku. Numer 5 Sławomir Dudek, z klubu gospodarzy, Morawski Zielona Góra. Z numerem 6 Andrzej Zarzecki, kolega klubowy. Jerzy Mordel z Lubelskiego Motoru. Numer 8 Dariusz Śledź, Sparta Aspro Wrocław. Stal Gorzów, Piotr Świs, numer 9. Z numerem 10 Maciej Jaworek. Już ma ten tytuł zapisany w swojej historii. Mirosław Kowalik, numer 11. I numer 12 Tomasz Golob, Bydgoska Polonia. Jan Krzystyniak, stale Westa Rzeszów, zawsze uśmiechnięty. Najstarszy Janusz Stachyra, jego kolega klubowy, numer 14. Piotr Leśniowski z Unitarnów, numer 15. I Robert Sawina z toruńskiego Apatora, numer 16. Rezerwowymi byli Marek Kępa, Lubelski Motor, oraz Jacek Rępała, Tarnowska Unia. Proszę Państwa, są to 47 indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Jeszcze nigdy zawodnikowi bydgoskiej Polonii nie udało się sięgnąć po ten tytuł. Kto z tej 16 dwóch rezerwowych będzie szczęśliwy za półtorej, za dwie godziny? To pytanie zadawali sobie wszyscy. Wszyscy chcieli być najlepsi. Tomasz Golob i dwaj rzeszowianie obok niego. Piotr Świs, Szymkowiak, gospodarze Zarzecki i przedstawiciel gospodarzy Maciej Jaworek z toru pierwszego, Mirosław Kowalik z Apatora, Piotr Świs i Tomasz Golob z bydgoskiej Polonii. Jakżeż ciekawy bieg. Jaworek, Kowalik, Świst i Tomasz Golob. Przecież na Śwista, na Jaworka, który ten tytuł już ma, na Tomasza Goloba niejedni stawiali. Golob z czwartego. I wyszli Tomasz Golob i Mirosław Kowalik. Mirosław Kowalik, Tomasz Golob po zewnętrznej. Kowalik i Golob, i już Golob. Golob. Golob i Kowalik. Z tyłu walka między Świstem i Jaworkiem. Tomasz Golob, Kowalik i Jaworek. Golob, Kowalik i Jaworek. Bardzo blisko siebie. Golob w kasku niebieskim, Kowalik i Jaworek za nim. Golob daleko. Już się nie ogląda. Golob, Kowalik, Jaworek. Na czwartym miejscu wielka niespodzianka, Piotr Świst. I taka kolejność na mecie. Tomasz Golob przed Mirosławem Kowalikiem, Maciejem Jaworkiem i Piotrem Świstem. Wyścig ósmy. Startują w nim Jacek Krzyżaniak, toruński Apator, Dariusz Śledź, Sparta Aspro, Tomasz Golob, bydgoska Polonia, w kasku białym, i Robert Sawina zupełnie przy siatce, w kasku żółtym. Krzyżaniak, Śledź, Golob, Sawina. Krzyżaniak, Śledź, Golob i Sawina. Tomasz Golob. Tomasz Golob, Sawina bardzo szeroko. Sawina drugi, Tomasz Golob. I Dariusz Śledź na drugim miejscu. Tomasz Golob, Dariusz Śledź na drugim miejscu.
Robert Sawina trzeci. Tomasz Golot. Bardzo blisko Dariusz Śledź. Golot i Śledź. Bardzo blisko. Niebezpiecznie. Ale już nie. Już spokojnie. Jarosław Szymkowiak. Po dwóch startach ma 6 punktów. Czy uda się to Golobowi? Osamotniony. Golob. Zwyciężył Golob. Drugi był Dariusz Śledź, trzeci Robert Sawina i bez punktu Jacek Krzyżaniak. I zaczęła się trzecia seria starta Barona. I bieg dziesiąty. Tomasz Golob przy krawężniku, Sławomir Dudek, Leśniowski i Szymkowiak. Na ten bieg czekaliśmy. Golob z pierwszego, Szymkowiak z czwartego. Blisko krawężnika, Szymkowiak szeroko. Równo, nie, Golob odskoczył. Jeszcze włączył się Dudek. Może niepotrzebnie. Może nie pomógł koledze. Golob niezagrożony. Ależ blisko Szymkowiak. Jarosław Szymkowiak za Tomaszem Golobem. Niespokojny Golob. Ogląda się. Golob Szymkowiak. Trzeci Dudek. Tego nie widać, bo pasjonuje walka tych dwóch pierwszych. Prowadzi Golob. Drugi Szymkowiak. Golob i Szymkowiak. Bardzo blisko. Golob. Szymkowiak szeroko. To niemożliwe. Coś się stało. Coś się stało. Zwyciężył Szymkowiak. Drugi Tomasz Golob. Trzeci Sławomir Dudek. To było wyraźne zwolnienie Tomasza Goloba. Po trzech seriach Jarosław Szymkowiak ma 9 punktów, a Tomasz Golob 8. Mordel. Tomasz Golob z drugiego w kasku niebieskim już na prowadzeniu. Janusz Stachyra w kasku białym na drugim miejscu i Piotr Baron. Zmienił maszynę Tomasz Golob. Tamta zdefektowana została w parkingu. Prowadzi Janusz Stachyra na drugim miejscu. Baron na trzecim. Rutyna i młodość. Golob niezagrożony. Mordel na czwartym się nie liczy. Stachyda drugi. Baron trzeci. Golob prowadzi. Jeszcze jedno okrążenie. Janusz Stachyra na drugim miejscu. Piotr Baron. Atak po wewnętrznej. Przepięknie. Młodziutki Piotr Baron. Zwyciężył ze Stachyroma. 3 punkty piszemy na konto Tomasza Goloba. A przecież najgroźniejszy rywal, Tomasz Golob, startuje właśnie teraz. W biegu, w którym jadą Jarosław Olszewski w czerwonym kasku od krawężnika, Golob w niebieskim z drugiego toru, Jan Krzystynia, który rozkręcał się z biegu na bieg w kasku białym, i Andrzej Zarzecki będzie chciał na pewno pomóc Szymkowiakowi. Zna ten tor, to jego tor. Olszewski, Golob, Krzystyniak, Zarzecki. Golob, Krzystyniak, Golob, Krzystyniak. Golob, Golob. I w żółtym kasku Andrzej Zarzecki. Ale chyba nie.
Chyba nie. Jan Krzystyniak na drugim miejscu. Zarzecki trzeci. Golo pierwszy. Golo pierwszy. Krzystyniak drugi. Zarzecki na trzecim miejscu. Tomasz Golob, daleko. Ale jeszcze to nie koniec. On wie, co przytrafiło mu się w bezpośrednim pojedynku z Szymkowiakiem. To pamięta. I jeszcze jedno okrążenie. Golob przed Krzystyniakiem i Zarzeckim. Czy to się spełni? Właśnie to. Na jednym kole i z jedną ręką. Tomasz Golob. Tomasz Golob w tym 19 wyścigu przypieczętował swoje zwycięstwo. W 92 roku został indywidualnym mistrzem Polski. Tomasz Golob, Polonia Bydgoszcz. Proszę Państwa, radość ogromna. Co by nie powiedział, to ta radość, te objęcia mówią same za siebie. Władysław Golob i jego syn Tomasz Golob obiecał, że zrobi wszystko. Po półfinale w Bydgoszczy powiedział: w półfinale byłem drugi, w finale chcę być pierwszy. Chcę, a u Tomasza Goloba to znaczy się muszę. Proszę Państwa, pierwszy, jeden z pierwszych życzeniami przybył kolega jeszcze niedawno z toru, Piotr Pawlicki. Wszystkim, i Tomaszowi Golobowi, i Jarosławowi Szymkowiakowi, i Robertowi Sawinie, on serdecznie gratulował. Proszę Państwa, Tomasz Golob zdobył ten tytuł z 14 punktami. Przegrał tylko pechowo na wskutek awarii sprzętu, awarii motocykla. Z Jarosławem Szymkowiakiem. I staje na podium, uśmiechnięty i zadowolony. Tomasz Golob odbiera od pana Witkowskiego i Morawskiego nagrodę, a od pięknej dziewczyny kwiaty i całusa. 21 lat. W jednym sezonie zdobył wszystko. I tytuł indywidualnego mistrza Polski w juniorach, i tytuł indywidualnego mistrza Polski w seniorach. A ta czapka jest znana wszystkim. Autografy najlepszych z kilku lat. Drugi Jarosław Szymkowiak, przedstawiciel gospodarzy Morawskiego Zielonej Góry. 13 punktów. Liczyli na niego. Rozkręcał się od początku sezonu powoli, ale systematycznie. Tym razem o jeden punkt mniej. Andrzej Grodzki. I ponownie szef klubu Zielonej Góry, pan Morawski. Gratulacje dla swojego zawodnika. I na trzecim miejscu Robert Sawina. Drugi zawodnik Pomorza, ale z innego klubu, z toruńskiego Apatora. 12 punktów. On w 18 wyścigu pokonał Szymkowiaka. Pomógł jak gdyby Golobowi, aby nie było biegu dodatkowego. A dalej Jan Krzystyniak, 11 punktów. Mirosław Kowalik z Apatora, 11. Piotr Baron, młodziutki ze Sparty Aspro, 10. Sławomir Dudek zdobył punktów 8. I Piotr Świst, wielka nadzieja. On miał odegrać pierwszoplanową rolę. Tylko 7. Janusz Stachyra ze Stali Westa, 6 punktów. Dariusz Śledź, 5 punktów. Andrzej Zarzecki z Morawskiego, tyle samo. Również Jacek Krzyżaniak zdobył 5 punktów. A teraz to, co każdy sportowiec lubi najbardziej.
I proszę Państwa, ogromna, ogromna radość. Każdy z nich ma szampana, ale się cieszą. Jak dzieci, bo faktycznie są młodzi. Właśnie ta trójka, jak gdyby nowe pokolenie, oblewają się, bawią się. I to, proszę Państwa, najbardziej cieszy. Powtarzam, Tomasz Golob, Jarosław Szymkowiak, Robert Sawina. Oni stanęli na podium indywidualnych Mistrzostw Polski w 1992 roku. Jeszcze raz gratulacje. A proszę Państwa, dla bydgoskiej Polonii przecież to pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski. Golob jako pierwszy w jednym sezonie wywalczył tytuł wśród seniorów i juniorów.